Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta Grybowa, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce wirusa SARS-CoV-2, który wywołuje chorobę o nazwie COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem epidemicznym, bardzo proszę mieszkańców miasta Grybów, oczywiście w miarę możliwości, o pozostanie w swoich domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz stosowanie się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny. Prośbę tą kieruję, Szanowni Państwo, w szczególności do osób powracających z zagranicy kraju, a także do osób z objawami przeziębienia, takimi jak kaszel, gorączka, duszności, bóle mięśni czy zmęczenie. Bardzo Państwa proszę, aby nie lekceważyć sytuacji i nie traktować zdarzenia, że nas to nie dotyczy. Jest to sytuacja, Szanowni Państwo, z którą nie mieliśmy do czynienia jeszcze wcześniej. Śledząc wydarzenia w kraju, jak również i za granicą, możemy zauważyć systematyczny wzrost przypadków zachorowań. W kraju prowadzone są coraz liczniejsze ograniczenia, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się epidemii, a tym samym mają nas uchronić od bardzo groźnych i niejednokrotnie śmiertelnych jej skutków. Również i na terenie naszego miasta zostały odwołane zebrania osiedlowe, zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz odwołane zostały wszystkie wydarzenia kulturalne i spotkania mieszkańców zaplanowane w najbliższych tygodniach. Kolejną ważną decyzją jest zmiana zasad świadczenia usług przez Urząd Miejski w Grybowie. Od poniedziałku, Szanowni Państwo, 16 marca 2020 roku, aż do odwołania, bezpośrednio realizowane będą tylko sprawy niecierpiące zwłoki. Bardzo Państwa proszę, aby pozostałe sprawy, jeżeli nie są pilne, pozostawić do załatwienia w późniejszym terminie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie Grybowa zwracam się do Państwa z gorącą prośbą o ograniczenie do niezbędnego minimum załatwiania spraw administracyjnych. Pragnę jednak Państwa uspokoić, że pomimo tak trudnej sytuacji staramy się zapewnić ciągłość świadczenia usług zarówno przez Urząd Miejski w Grybowie, jak i pozostałe służby komunalne działające na terenie naszego miasta. Z góry dziękuję Państwu za zrozumienie i zastosowanie się do naszej prośby. Musimy wiedzieć, że nasze odpowiedzialne zachowanie może pomóc uchronić nas wszystkich, a zwłaszcza seniorów, przed groźną infekcją i zachorowaniem. Dziękuję Państwu za uwagę.